Po śmierci Jana III Sobieskiego na tron został wybrany w 1697 roku książę Saksonii, August II Mocny z dynastii Wettynów. W ten sposób Rzeczpospolita oraz Saksonia zostały połączone unią personalną. Celem Augusta II było wprowadzenie w Rzeczpospolitej monarchii absolutnej na wzór francuski. Aby ten cel osiągnąć, musiał wzmocnić swoją pozycję w Polsce, co zamierzał zrobić poprzez stoczenie zwycięskiej wojny. W tym celu zawiera sojusz z carem Piotrem I i w 1700 roku Saksonia wraz z Rosją atakują Szwecję w Inflantach. Jednak wojna przybiera niekorzystny obrót. Atakujący zostali pokonani i wyparci z Inflant, a wojska szwedzkie wkraczają na tereny Rzeczpospolitej. Dochodzi do absurdalnej sytuacji, w której na terenie naszego kraju prowadzone są działania wojenne w ramach konfliktu, w którym Rzeczpospolita oficjalnie nie bierze udziału. Szwedzi błyskawicznie zajmują większość terenu Polski, a August II porzuca tron i ucieka do Saksonii. Szwedzi w pogoni za nim wkraczają do jego włości i zmuszają Augusta II do oficjalnej abdykacji. Pod osłoną szwedzkich bagnetów nowym władcą został wybrany Stanisław Leszczyński. Jego rządy jednak nie były długie, gdyż zaraz po klęsce pod Połtawą w 1709 roku wojska szwedzkie zaczynają opuszczać tereny Rzeczpospolitej. Spowodowało to powrót do Polski Augusta II i odzyskanie przez niego tronu. Władca ponowił próbę przeprowadzenia reform w kraju. W tym celu sprowadził do Polski oddziały saskie, których utrzymanie spadło na barki państwa. To oczywiście spowodowało niezadowolenie szlachty, która była przeciwna brutalnym rekwizycjom dokonywanym przez Sasów oraz obawiała się, że król pod osłoną wojska wprowadzi absolutyzm, co spowoduje w efekcie utratę przywilejów. Przeciwko królowi zawiązano konfederację, czyli związek szlachty zawierany w celu obrony swoich praw. Nad krajem zawisła groźba kolejnej wojny domowej. W celu zachowania władzy August II sprowadza na pomoc wojska rosyjskie, a car Piotr I staje się mediatorem w sporze króla ze szlachtą. Konflikt kończy się zawarciem ugody w 1717 roku na tzw. Sejmie Niemym. Jego nazwa pochodzi od faktu, że w obawie przed zerwaniem Sejmu przy pomocy liberum veto zezwolono na zabieranie głosu jedynie bardzo ograniczonej liczbie mówców. Sejm wprowadził ograniczone reformy, w ramach których zmniejszono władzę hetmanów i senatu, a król nie mógł rozpoczynać wojen bez zgody Sejmu. Ustalono stałe podatki na armię, której liczebność określono tylko na 24 tysiące ludzi. Należy pamiętać, że ugoda została zawarta dzięki mediacji ze strony rosyjskiego cara. To pierwsza sytuacja, w której Rosja bezpośrednio wmieszała się w sprawy wewnętrzne Rzeczpospolitej. Od tego momentu takie ingerencje stały się regułą. W 1733 roku zmarł August II. Zwołany Sejm ustalił, że na tron nie mogą kandydować cudzoziemcy. Zebrana szlachta wybrała ponownie na króla wspieranego przez Francję Stanisława Leszczyńskiego. Taka decyzja i obawa o wejście Polski w strefę wpływów Francji spowodowała interwencję wojsk rosyjskich. Pod ich osłoną niewielka grupa szlachty wybrała na króla syna zmarłego Augusta II, czyli Augusta III. Między zwolennikami obu kandydatów wybuchła wojna domowa, a o jej wyniku zadecydowało wsparcie rosyjskie. Nowym królem został August III. August III w odróżnieniu od swojego ojca rzadko bywał w Polsce. Władzę w jego imieniu sprawowali urzędnicy. Polska politycznie pogrążyła się w anarchii. Przez cały okres panowania Augusta III zerwano wszystkie sejmy za wyjątkiem dwóch, co doprowadziło do tego, że przez 30 lat w kraju nie wprowadzono żadnych reform. Rzeczpospolita traciła na znaczeniu i się nie rozwijała, w odróżnieniu od swoich sąsiadów, którzy gwałtownie modernizowali swoje państwa. Na stałe w Polsce zaczęły stacjonować wojska rosyjskie, a zachodnie tereny kraju były rabowane przez oddziały pruskie. Na szczęście panowanie Augusta III było okresem długo oczekiwanego przez Rzeczpospolitą pokoju. To sprzyjało odbudowie gospodarki i wzrostowi handlu, zwłaszcza z Saksonią i Turcją. Spore zasługi August III miał w rozwoju kultury i nauki. W Warszawie wzniesiono operalnię, w której odbywały się przedstawienia teatralne dla miejskiej publiczności. Rozbudowano Zamek Królewski w Warszawie oraz wyremontowano Wawel. Król ufundował stypendia, dzięki którym kilkuset młodych Polaków mogło studiować za granicą.
W czasach saskich zaczęto dostrzegać, że pożądane reformy państwa nie dokona się, jeżeli wśród szlachty nie będzie wystarczająco dużo wykształconych osób. Z tego powodu w 1740 roku Stanisław Konarski zakłada Collegium Nobilium, w którym wprowadzono nowoczesne metody kształcenia. Szkoła ta stała się wzorem dla innych placówek w Polsce. W 1747 roku bracia Załuscy założyli pierwszą otwartą dla czytelników z zewnątrz bibliotekę, w której znajdowało się około 400 tysięcy druków i rękopisów. W czasach Wettynów nowoczesna i wykształcona grupa szlachty zaczęła dostrzegać potrzebę reform. Skarb państwa był notorycznie pusty, co uniemożliwiało wzmocnienie armii. Rzeczpospolita traciła na znaczeniu na arenie międzynarodowej, coraz mocniej stając się zależna od woli rosnących w siłę sąsiadów, zwłaszcza Rosji. Sytuację utrudniały ciągle zrywane sejmy oraz samowola magnatów, którzy często prowadzili samodzielną i niekorzystną dla Polski politykę. Propozycję zmian przedstawił były król Stanisław Leszczyński w rozprawie Głos Wolny, Wolność Ubezpieczający. Postulował w niej zniesienie liberum veto i podniesienie armii do 100 tysięcy ludzi. Nawoływał do zlikwidowania pańszczyzny i zastąpienia jej podatkiem. Plan reform sformułował również twórca Collegium Nobilium, czyli Stanisław Konarski. W dziele o skutecznym radsposobie nawoływał do zniesienia liberum veto i zastąpienia go zasadą większości głosów, a także apelował o likwidację wolnej elekcji oraz konfederacji szlacheckich.